Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Kochani, ostatnio przerwałem wam troszeczkę tak samo jak Polsat. Odnaleźliśmy kastet, który należał do generała bodajże Policji Obywatelskiej w Dying Light, więc próbujemy teraz go oddać tutaj do nowego zarządcy tego pierdolnika i zobaczymy jak się dalej ta gra potoczy. Do Aitora, przepraszam. Pielgrzym wrócił. Oby nie z pustymi rękami. Znalazłem Łazarza. Niech mnie. Miałem rację, że otworzysz zatrzaśnięte drzwi. A gdzie skurwiel, który go miał? Na Meatpacking Square. Chyba go nie puściłeś. To mógł być zabójca. Miała go jakaś dziewczynka, może 10-letnia. Nie zabiła go, ograbiła zwłoki. Później do tego wrócimy. Zostaw nas. Co to za tatuaż? Masz na ramieniu cały gwiazdozbiór. Pokazują stopień. Kiedy zaczęło brakować surowców, tatuaże zastąpiły medale. Oddają naszą hierarchię. Jak w więzieniu? Więzienie, wojsko, jeden pies. Wszędzie panuje hierarchia. Puść mnie do centrum. Zrobiłem co chciałeś. Twoja kolej. Wpuść mnie do centrum. Otwarcie tunelu do Central Loop nie zależy ode mnie, pielgrzymie. Dowództwo chce, żebym znalazł zabójcę. Aitor, obiecałeś! Ochłoń, pielgrzymie. Ja dotrzymuję słowa. Najpierw weź to. Dowód wdzięczności. Aitor, muszę dotrzeć do centrum. Rozumiesz? Szukasz kogoś, zgadza się? Też chcę się dostać do Central Loop. Mam tam rodzinę i dzieci. Stąd nie dam rady ich ochronić. Tunel będzie otwarty, jak znajdę zabójcę. Jasne? Możesz mi pomóc? Albo poczekać, aż sam go namierzę. Na ostrzach Łazarza widzę ślady krwi. Lukas przed śmiercią zranił mordercę. Skurwiel ma teraz paskudną ranę. Znajdź go dla mnie. Pomożesz nie tylko mnie, ale i samemu sobie. Dobrze. Masz jakichś podejrzanych? Komendanta zamordowano na bazarze. To musiał być ktoś stamtąd. Jaki masz problem z bazarem? Mieszkańcy bazaru to prości ludzie. Dlaczego mieliby ryzykować? Właśnie dlatego chcę odkryć prawdę, zanim dostanę rozkaz użycia siły. Poza tym, pozory czasami mylą. Chcą się nas pozbyć. Sądzą, że anarchia jest kluczem do nowego świata. O, anarchii teraz pod dostatkiem. Karl to świętojebliwy kanciarz, który poddaje ludzi praniu mózgu. Mówi, że wszyscy są równi, ale to bzdura. Nie można być dowódcą i jednocześnie równać się z innymi. Znajdę zabójcę. Spróbuję znaleźć zabójcę. Świetnie. To twoja przepustka do centrum. Wracaj na bazar. Powinienem coś wiedzieć, zanim pójdę? Właściwie to tak. Ale to zajebiście ściśle tajne. Nie możesz pisnąć ani słówka. Brzmi poważnie. Ten, kto zabił Lukasa, wziął sobie trofeum. Jego tatuaż. Wydział mu go z ramienia. Pocięli jego zwłoki. Kurwa, to już chore. Jeszcze jak. Gdyby ludzie się o tym dowiedzieli, całkiem by im odwaliło. I rozpętałaby się wojna. Tak więc jeżeli znajdziesz to małe... trofeum... Znajdziesz też chorego pojeba, który zabił Lukasa. Jasne, no to ruszam. Jak zwykle, Techland oszczędził sobie na animacji. Oczywiście nie pokazał nam przejścia naszego głównego komendanta. Ale to nie pierwszy raz. Hej, Aitor, masz chwilę? Chcesz mi powiedzieć, że już odkryłeś, kim jest morderca? Jeszcze nie, ale mam kilka pytań. Miejmy to z głowy. Co wiesz na temat Waltza? Wiesz coś na temat niejakiego Waltza? Dawno temu, kiedy patrolowałem ulicę w Central Loop, wpadłem na oddział renegatów. Byłem sam. Bałem się. Ale stawiłem im czoło. Prawie mnie zabili. Ale ich przywódca im przerwał. Kazał im przestać. Popatrzył mi w oczy i spytał,
Dlaczego taki dzielny żołnierz chodzi na smyczy Mata, a nie mojej? Jak zmądrzejesz, przyjdź do twierdzy Williamsa. Zgarną ludzi i tyle ich widziałem. Dopiero później dowiedziałem się, że to mógł być Waltz. Chciał mnie zwerbować. Wspomniałeś o żonie i dzieciach. Wspominałeś, że chcesz wrócić do Central Loop ze względu na rodzinę. Są dla mnie wszystkim. Wiesz, Aiden, od czasu sprawy Lucasa zacząłem się zastanawiać, czy to możliwe, że w pogoni za awansem i kolejnymi misjami zaniedbałem rodzinę. Mniejsza z tym. Prawie każdy z moich ludzi ma kogoś w Central Loop. Wszyscy chcą tam wrócić. Czy Lucas był dobrym dowódcą? Czy komendant Lucas był dobrym wodzem? Aż za bardzo. Czasem chciałbym, żeby było inaczej. Co masz na myśli? No wiesz, trudno mu dorównać. Być może słyszałeś, że nie wszyscy ludzie mnie szanują. Ale kiedy znajdziemy ciało, wszystko się zmieni. Odzyskam ich zaufanie. O jakim ty ciele mówisz? Żyjesz? Martwiłeś się o mnie. Wiadomo. Wiążę z tobą duże nadzieje. Czekam na zewnątrz. Czy ty masz nam coś do powiedzenia? Niestety nie. Niestety nie. Łazienki? Toalety. Co tu znajdziemy? Nic pewnie, prawda? Generator tylko i wyłącznie. No trudno. Czyli tu nie warto było przychodzić. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz, zobaczymy, która jest godzina. A chyba jest dzień. A nie, jednak nocka. Aitor chce, bym znalazł mordercę Lucasa. Tylko wtedy wpuści mnie do centrum. Wyręcza się tobą? To było do przewidzenia. Radził zacząć od bazaru. Nie głupie. Bazarianie nie znoszą espeków. Na bazarze liczą się dwie osoby. Jedna to Karl, ten kaznodzieja. To wiem. A ta druga? Sophie, jego prawa ręka. Temperuje co bardziej niepokorne duszyczki. Pomaga zachować kontrolę. Jest też cwaniak, miejscowy gangster. Dużo wie o tym, co i jak. I o bandytach Joe'ego. Ale oni boją się SP. Dobra, pogadam z Sophie, ty zajmij się Karlem. Chyba, że wolisz dziewczynę. Sophie? Nie jest w moim typie. A jaka jest uparta, rany. Zobaczysz. No dobra. Czyli co? Teraz mamy zapytać Sophie o Lucasa. Niechaj tak będzie. Kwarta 34, zaraz będzie dzień. Dobra, wiecie co? Prześpijmy się, póki jeszcze możemy. Bo tak, tunel niestety nie ma żadnego przejścia. Znaczy na dworze nie jest w sumie... Ej, dobra, są w safe zone, nie będę już tam leciał, nie opłaca się. Jak idziemy w tamtą stronę, to przy okazji sobie polecimy. Jak tutaj właśnie w ogóle z lootem? Trochę tutaj zombiaków jest. No, otwórz. Dobra, zbieraj złom. Zbieraj różne duperele. Aczkolwiek bardziej od takiego właśnie lutowania głupot w sumie. Wolałbym pójść, nie wiem, znaleźć jakiś inhibitor. O, screamer. Jakiś inhibitor jakby się przydał, nie powiem, że nie. Bo niby już mamy tutaj troszeczkę tej... Au. Dobra, mamy troszeczkę tej staminy. No ale to jeszcze nie jest jakaś rewelacja. Nie jest to rewelacyjne. Ale powiem wam, że ostatnio złapałem rage'a na tą grę, strasznie. Nie, może dlatego, że czasem naprawdę to sterowanie jest głupie. Może dlatego, a może jednak nie. Ja jebie. Jakiś problem? Problem? Pielgrzymie, musisz mi pomóc. Jestem w dupie, głębokiej dupie. Jak mi nie pomożesz, ten łysy zbir, mój wuj, mnie spierze. A dłonie ma jak dwie żeliwne patelnie. Jak mi przywalił ostatnio, miałem na czole guza wielkości rogu, jak jebany nosorożec. Wyrósł mi w kolorach tęczy, wiesz? No, ten róg.
Nic ci nie będzie. Sądząc po barwnym opisie, podobało ci się. Nic ci nie będzie. Narka. Ej. Nie, no dobra. Jakiś problem? Problem? Dobra, to już wiemy. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś, że twój wuj się na ciebie wkurzył? Jeszcze nic, ale zaraz zrobię. Chciałem się chwilę zdrzemnąć jak normalny człowiek, a tu jeb. Zasnąłem jak żaba zimą na mokradłach. Najgorsze, że kiełbasa niedługo będzie całkiem zgniła. W obecnych czasach marnowanie jedzenia to zbrodnia. To całkiem dobre żarcie. Ale szybko łapiecie sraka. Jak się to zje w ciągu godziny, nikomu nic nie będzie. No, może ktoś pobiegnie do Kleopa. Lepsze to niż głód. W końcu od sraki jeszcze nikt nie przestał być głodny, nie? Ale za 3 godziny dubska wszystkich eksplodują jak gejzery. Później złapie ich żyganie. Wuj mnie za to zajebie, a reszta rzuci zwłoki zarażonym na pożarcie. Sam bym im zaniósł to żarcie, ale muszę jeszcze przygotować wędzarnię. Jak to się nie uda, no wiesz już, co się stanie. Gdzie mam to zabrać? Pokaż, gdzie mam iść. Jezu, nawet nie wiesz, jakie to dla mnie ważne. Zgarnij jedzenie ze stołu i jak najszybciej dostarcz je na miejsce. No dobra, zrobimy co do ciebie, tylko najpierw się prześpimy. O ile tu możemy spać? Możemy, nie możemy. Ze stołu jedzonko. Gdzie ty masz tu stół, przyjacielu? Gdzie ty masz tu stół? Masz tu skrzynkę. Skrzynkę z pasami, bo oczywiście Aiden nie potrafi odpinać pasów. Głupi baran. Złom, inne szmergielki. O, nie mówcie, że tu jest... O matko. Wyzwanie parkurowe. Nie, dobra, nie robimy tego. Nie robimy tego, ja nie chcę robić na razie wyzwań parkurowych. To nie jest czas na to i miejsce, tak mi się przynajmniej wydaje. Jezu, jak mi brakuje linki do wspinaczki. Gimme linka. To co? Będzie czy nie będzie? Nie będzie. Myślałem, że będzie zaraz gonitwa. Dobra, tu po lewej stronie musimy iść. No, wskakuj, skakuj, Aidenik, wskakuj! Czy ty jesteś kurwa upośledzony? Widzę, że pytanie retoryczne. Naprawdę? Wiem, że się zbugował. Tam coś jest, jakiś nieznany. Nieznany zarażony. Dobra, czy jest tutaj spanko? It wiggy. Dobra, prześpijmy się. Czekaj do rana. 6:24, czyli zaraz koniec nocy. Tak, o 8 godzinie zaczyna się dzień. Wcześniej to była chyba 4 godzina. A nocka zaczyna się o godzinie 19:32. Znaczy w sumie 19:30, no. Dobra, tu jest lina. Widzicie, a na przykład teraz nie mogę w ogóle tego użyć. Dobra, no wspinaj jeden. Przecież takie te wolne animacje. Tak boli. Ja narzekałem na Kraina na jedyneczce, ale widzę, że Aiden jest jeszcze większą ślamazarą. To jest jeszcze większa ślamazara. Ogólnie widzę, że Techland poszedł właśnie... Oj, przepraszam za laga. Techland poszedł bardziej na taką powolniejszą wspinaczkę. Nie tak jak my to robiliśmy na przykład w jedynce, gdzie leciliśmy jak głupi. Tylko bardziej już właśnie na poziomie takiego powolnego parkouru i eksploracji. Zaczęło się w środku nocy i nie pamiętam, że upadek w ogóle miał miejsce. Właściwie tylko wtedy się uśmiecham. Do czasu, aż zobaczę te cholerne lampy UV. Hej, ten bydlak właśnie uciekł! Nie zamierzasz go gonić? Jaki bydlak? Ponoć Karol mówił wczoraj coś o ograniczeniach w dostawach wody. Słyszałeś coś o tym, Aiden? Ej. Puśćcie mnie!
Buraki cukrowe, wpuśćcie mnie. Samochodzik mogę? Nie mogę. Dobra, przejdziemy dookoła, no problem. No problemo. Open up. Ej, coś ty kurwa za jeden. Spokojnie, szefie, to nie esbek. Skąd niby wiesz? Bez przerwy się tu kręcą. Jest z zewnątrz, to ten pielgrzym. Co? Przyszedł zza murów? O kurwa. Nie wiem, czego tu szukasz, ale pilnuj się, pielgrzymie. I trzymaj się z dala od SP. Nie są niczyimi przyjaciółmi. Kim ty kurwa jesteś? Tym razem z biomarkerem. Karl kazał cię przyprowadzić, jak się pokażesz. Chce się przedstawić. Miła odmiana po próbie powieszenia mnie. Pamiętajcie, ludzkość stworzyła cywilizację, która okazała się kolosem na glinianych nogach. Nie powielajmy tych błędów. Nie chciał tego, musiał. Stanowiłeś zagrożenie dla wszystkich. No jasne. Nie słuchajcie ideologii głupców nawołujących do odbudowy. Nie będzie żadnej odbudowy. Kto by pomyślał? Pielgrzym na bazarze. Witaj. Tak, nadal żyję, pomimo twoich wysiłków. Widzę, że chowasz urazę. Ale zrozumiałbyś, gdybyś był na moim miejscu. Odpowiadamy za bezpieczeństwo naszej społeczności. Traktujemy to poważnie. Dlatego zrobiliśmy, co zrobiliśmy. Mam nadzieję, że nam wybaczysz. A teraz powiedz mi, jak się mają sprawy poza murami miasta? Źle i coraz gorzej. Źle. Coraz gorzej. Osady stale się wyludniają. Obawiam się, że niedługo nie będzie już gdzie stąd pójść. Wcale mnie to nie dziwi. Ludzkość musi osiągnąć dno, zanim się od niego odbije. Dlatego właśnie my tu jesteśmy. Jakieś inne wieści? Takie wieści, że my się w sumie już znamy. Widzieliśmy się właśnie u SB? Tak, chyba SB. Może powiesz mi więcej o swoich ludziach? Nie bardzo. Może powiesz mi więcej o swoich ludziach? Nazywają nas ludźmi z bazaru, bo tutaj żyjemy. Ale jesteśmy po prostu wolnymi obywatelami. Wolnymi od kłamstw, pieniędzy, religii, wojen, polityki i całej reszty szlamu, który opanował ziemię. Brzmi dobrze. Powiedziałbym, że zbyt dobrze. O, mamy wiele problemów, jak choćby niedostatek wody. Ale jeżeli nie zabraknie nam odwagi i konsekwencji, kiedyś stworzymy raj. Mówisz, jakbyś się cieszył, że szlak trafił cywilizację. Tej tragedii nie dało się uniknąć. Konsumpcjonizm i wiara w pieniądz to prosta droga do katastrofy. Dlatego nie wolno drugi raz popełnić tego samego błędu. To byłaby zbrodnia. Chcemy stworzyć nowy porządek oparty na więziach międzyludzkich, na rodzinie i społeczności. Społeczeństwo, w którym ludzie wzajemnie się wspierają. Bez policji, wojska czy władzy zwalczającej tych, których ma chronić. Każdy ma tu swoje miejsce. Ale wróćmy do twoich historii. Ściągnąłeś mnie tu na plotki? Chcesz tylko ze mną poplotkować? Nie, ale przyszedłeś z zewnątrz i wałęsasz się wśród mojego statka. Wyjaśnijmy sobie coś. Muszę wiedzieć, czy jesteś owcą, czy wilkiem. To jak? No dobra, nie podoba mi się ta metafora. Owcą nie stanowi dla was zagrożenia, wilkiem lepiej miejcie się na baczności. Wiecie co? Nie podoba mi się ta metafora. Nie podoba mi się ta metafora. Ach tak, rozumiem. Pielgrzymi nie są ludźmi metafor ani poezji. To ludzie czynu. Ta, co do czynów. Szukam Sophie. Czyżby? W jakim celu? Muszę zapytać o śmierć Lukasa. Mam dla niej paczkę, to moja sprawa. Skłammy, mam dla niej paczkę. Mam dla niej paczkę. Nie, nie masz. Słucham? Sophie nie zna nikogo poza Villedor. Urodziła się i wychowała tutaj.
Pewnie dlatego tak jej zależy na tym miejscu. Bardzo mi pomaga. Jeśli nie jest to paczka z drugiej strony ulicy, to blefujesz. Kto mówi, że blefuję? Ja. To oczywiste. Ale niech będzie, powiem ci, gdzie jest. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo czegokolwiek chcesz, nawet jeśli masz złe zamiary, ona sobie z tobą poradzi. My sobie z tobą poradzimy. Tak samo jak wcześniej, pielgrzymie. Idź tam, zobaczysz wielkiego gościa. To Herman, ochroniarz Sophie. Powinna być w pobliżu. Dzięki. To nie było takie trudne. Nie okłamuj mnie więcej, pielgrzymie. Ja jestem z tobą szczery, prawda? Chcę tylko, żebyś odwzajemnił uprzejmość. No i widzicie to, no nie, nie, kurwa, naprawdę. To po prostu Techland. Niedopuszczalne. Obym nie żałował, że powiedziałem, gdzie jej szukać. To jest po prostu niedopuszczalne, Techland. To, co odwaliłeś teraz, to jest po prostu szok. Te znikające NPC-ty to jest naprawdę, no, koszmar, kurwa. 4 lata więcej, 7 lat, kurwa, grę robiliście i takich rzeczy nie mogliście poprawić, naprawdę. Szok. Sophie, porozmawiamy? Herman, nie rób mu krzywdy. Pozwól mu mówić. Jestem... Aiden. Jesteś tym nowo przybyłym pielgrzymem. No, jesteś na bieżąco. Muszę mieć. Odpowiadam tu za bezpieczeństwo. Zresztą, po wczorajszym każdy o tobie słyszał. Szukam roboty. Słyszałaś może o jakiejś? Tutaj się mówią, że bywasz przydatny. Wolę przekonać się sama. Może mała przysługa na początek? Co proponujesz? Odwiedź któregoś z rzemieślników. Alberto albo Vincenzo. Obaj znają drogę do najczystszych kryształów. Potrzebuję ich do pewnej transakcji. Powiedz mi więcej o Albercie i Vincencie. Alberto i Vincenzo? Powiedz coś więcej. Ojciec i syn. Stary Alberto, nie umie się wysłowić. Przed godziną zero miał warsztat i kupę forsy. Vincenzo, jego syn, jest z kolei nieśmiały. Ale obaj mają fach w ręku. Dasz im gumę i sprężynę, to zrobią ci zegarek. Zauważyłem, że mam coraz większe problemy z wymawianiem tych imion i nazwisk. Zauważyliście? Zazwyczaj nawet jeżeli jest spolszczone, to ja to próbuję zangielszczyć, ale jak są zangielszczone, to ja to próbuję spolszczyć. To jest takie kurde dziwne, no. Dobra, do jakiej transakcji? Do pewnej transakcji? Powinienem coś wiedzieć? Jak mawia Karl, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Wierzysz w to? Wierzę, że lepiej nie ufać obcym. A ty jesteś obcy. Przynajmniej na razie. Dowiedz się, gdzie są kryształy. I wtedy zastanowimy się, co dalej. Jak to odpowiadasz za bezpieczeństwo? Powiedziałaś, że odpowiadasz za bezpieczeństwo. W jakim sensie? W takim, że rozwalę łeb każdemu SPK-owi, który zagrozi społeczności wolnych obywateli. O, ze słów Karla wywnioskowałem, że jesteście pacyfistami. Staramy się zmienić dawny porządek świata i zapoczątkować nową erę. To prawdziwa rewolucja. A każda rewolucja potrzebuje dwóch rzeczy. Ideologii i zbrojnego ramienia, które ją wprowadzi. Dlaczego kryształy są tutaj takie ważne? Właśnie, bo o tych kryształach nic nie wiemy w sumie. Te kryształy, o co tyle krzyku? Są produktem ubocznym. Powstałym po chemicznych bombardowaniach miasta. Ludzie wierzą, że infekcja postępuje wolniej, jeśli nosi się je przy sobie. Ja nie bardzo w to wierzę, ale próbować warto. To dlatego są dla was tak istotne. Jest wiele innych powodów. Ciężko je zdobyć, trudno zniszczyć i łatwo dostać obsesji na ich punkcie. Bo ślicznie błyszczą, co nie? Ale przede wszystkim to coś namacalnego. Dużo bardziej niż kawałek papieru czy stary banknot. Dlatego są tak cholernie drogie. Dobra, poszukam Alberta i Vincenta. Dobra, pogadam z którymś z rzemieślników. Powinni być na bazarze. Spisz się, to pomyślimy o większych zadaniach. No, znów bug.
Oj, Techland. Techland. Drugi cyberpunk. Ja wiem, że ja może narzekam. Naprawdę. Wszystko rozumiem. Ej, ty. Tak, ty. Jestem Damien. Aiden. Jesteś tu nowy, nie? Dobra, mówię prawdę. Co to ma za znaczenie? Szczycę się tym, że znam to już wszystkich, ale ciebie nie widziałem. Może dlatego, że jestem w mieście od niedawna. Serio? Wow. Szacun. Podobno za murami jest prawdziwa rzeźnia. To coś zmienia w kwestii pracy? Nie, przyjacielu. Tylko badam grunt. Jak na razie jest nieźle. Co do zlecenia. Przede wszystkim będzie tu wymagana pewna dyskrecja. Ta robota to sprawa moich wspólników. I tylko ich, nikogo innego. Spotkaj się z nimi w zachodniej części Quarry End. Wszystko ci powiedzą. Dobra, zrobię to. Rozumiem. Zgłoszę się do nich. Nie każ im czekać. A pocałuj mnie w dupę. Uważnie, nie ma czasu do stracenia. Pocałuj mnie w dupę. Serio, brakuje mi tu odzywek z Gotika. Jesteś twardsza niż większość facetów, jakich znam. Aha, czyli osoby, z którymi możemy rozmawiać, są na zielono, tak? Tak. Mogę pomóc? Mam nadzieję. Szukam pracy. Przykro mi, już po żniwach. Wszystko zmielone i gotowe. Nie rozumiem. Dziękuję. Chwilę. Weź to. Coś na osłodę życia. Teresa. Często dajesz coś za darmo? Często zdarza ci się rozdawać nieznajomym darmowy miód? Miód i mądrość. Najlepsze prezenty. Na świecie jest tyle ciemności, dlaczego nie rozświetlić jej uśmiechem? To otwiera wiele drzwi. Dziękuję za prezent. Mamo, nie wiesz, kto to jest? To pielgrzym! To żaden przestępca, Benny. Spójrz na niego. Spójrz mu w oczy. Widzisz to samo, co ja? Musimy oceniać innych sercem i oczami. A nie polegać na plotkach i pomówieniach. Dzięki. Wy jesteście ludzi? Wszyscy. Nie, to żebym miał coś do rudych. Nie, nie, nic tych rzeczy. Nie, nie myślcie sobie o mnie w ten sposób. Co tu jest? Miałeś. Ogromny. Bebzun. A, warsztat. Dobra, wyjaśniło się. Są rzeczy zbagowane w ścianach, wiecie? Naprawdę. O, nagranie, które ominęliśmy. Ja wiem, pamiętam o tych nagraniach. Wszystko pięknie, ładnie, więc spokojnie. Będziemy je puszczać już niedługo. Tu jest quest. Panie questik. Hej, ponoć Karol mówił... Zdenerwowany? Patrz, Urban. Twój wścibski kumpel. Znalazłeś robotę? Nie miałem szczęścia. To nie szczęścia potrzeba młody, tylko charakteru. Takiego jak twój? Co za tupet. Dobra, czego pragnie twoja udręczona dusza? Informacji. Ktoś taki jak ty pewnie dużo wie. Przez skromność nie zaprzeczę. Może jakieś ptaszki powiedziały ci, co spotkało Lukasa? Wiesz, słyszałem, że w mieście pojawił się pielgrzym. Wścibski. Wszystkich o wszystko pyta. Przeszkadza. Właściwie to tak jak ty. To chyba nie przypadek. Może jednak? Nie wierzę w przypadki. To wiesz coś o Lukasie, czy nie? Taka informacja to droga rzecz. Nie stać cię. Mogę zapracować. Roboty. Masz jakąś robotę? Proszę zostawić CV u sekretarki. Oddzwonimy. Przestań lecieć ze mną w chuja. Mówię poważnie. Przychodzisz tu jak do siebie? Musisz mieć jajca wielkości kokosów. Jesteś swój chłop. Czy może raczej pielgrzym? Dobra. Może miałbym jakąś fuchę dla takiego kozaka. Zajmij się tym, to sprawdzimy, czy jesteś wart poznania. Co mam zrobić? Nic wielkiego. Sprawdź, co się dzieje z gościem, który spóźnia się z dostawą. Od kilku dni nie mam z nim kontaktu. Być może mnie unika. A ja nie jestem gościem.
któremu ludzie każą czekać. Kto to? Hubert. Mówimy na niego chujowy Hubi. Poznałem go. Adekwatna ksywa. Trzeba sprawdzić, co tym razem kombinuje. Okej. Wrócę, jak z nim pogadam. Mieszka w najwyższym budynku przy Trinity Court, naprzeciwko bazaru, w Hotsu. Na pewno znajdziesz, ale z nim może być nieco trudniej. Co masz na myśli? Dlaczego? Hubert nie jest tylko paserem. Dorabia jak umie i teraz musi unikać połowy miasta. To straszny paranoik. Żyje jak szczur w labiryncie, dla bezpieczeństwa. Będziesz musiał się tam wspiąć i wejść jednym z jego tajnych przejść. Poradzę sobie. Poradzę sobie. Podaj mu hasło Sayonara. Będzie wiedział, że jesteś ode mnie. Jasne. Karate, Daisiku, Kisu, Sayonara. Widzę, że tutaj poliglotą ze mnie. Jestem ogólnie poliglotą w takim razie, jako Aiden. Dobra, masz coś ciekawego? Wichajstry, świetlik UV. O kurka, wódka, to bym kupił. Ogniste strzały. Modyfikacje broni też fajne. Kurde. Czekajcie, ja muszę iść do handlarza. Chodź, pohandlujemy trochę. O, sprzedaj mu wszystko, co tam masz. 19,21 to tak w sumie Lipton. To mu sprzedaj, bo to jest shit. Shit. Dobra, i reszty już nie sprzedajemy. Ubiór. Dobra. Ja mogę teraz od ciebie... Nie! Przychodzę od Sophie. Podobno wiesz, gdzie mogą zdobyć kryształy. Co do kurwy? Przysłała tu już jednego ta... Debila? Kogo? Takiego jednego... swojego... brata, no. Jak mu tam było? Barney. Jej brat to Barney. I pytał się o to samo. O ciemną strefę z kryształami. Nic o tym nie wiem. Gdzie jest ta ciemna strefa? Sto dwadzieścia... Tato, mogę powiedzieć? Proszę. 100 metrów od stacji metra. Jest tam duży znak. Fashion Store. A po drugiej stronie ulicy stoi wiatrak. Dzięki. To tak. Pierwsze co zrobimy, to lecimy na wiatrak. Oczywiście kupimy sobie te świetliki UV. Mogęcz wydolności, też może być ciekawe. Tu jest podpalenie. I stać nas nawet na to. Część środkowa. 250 i tu 250. Ja bym sobie to wziął. Dobra. I jesteśmy w sumie na 0. No na 32. Dobra, czyli teraz możemy sobie to teoretycznie zmodyfikować. Do części środkowej dodać nawet w sumie podpalenie, pożogę i talizman, pakiet inhibitorów, rzadki talizman do broni, osobliwa błyskotka, dzięki której możesz dostosować wygląd swojej broni. No ciekawe. Dobra, zobaczymy. To tylko zawieszka? Jaja sobie robicie? To? Oto? O matko boska, częstochowska. No to serio. Bez szału, bez rewelacji. Ale możemy robić świetliki UV teraz. Utleniacze, pigmenty, żywica i złom. Dobra, to jest nawet ciekawe. Ej, ja mam 34 minuty nagrania, o matko boska. Dziękuję wam serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Pamiętajcie, że w opisie filmu jest link do Discorda oraz do harmonogramu, gdzie możecie zobaczyć, jakie będą odcinki. Trzymajcie się. Hej, hej!